chciałaby Pani skomentować bieżącą sytuację gospodarczo-przedwyborczą i opowiedzieć nam o inicjatywie, która już pod koniec przyszłego tygodnia będzie się odbywać w Sopocie? Po polsku mam mówić? Tak. Wygląda na to, że wbrew oczekiwaniom, że nastąpi spowolnienie gospodarki, całkiem nieźle ten trzeci kwartał wygląda, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję przemysłową i to w sektorach przetwórczych, więc nie tylko rolnictwo, co daje jakieś, myślę, dobre prognozy na koniec roku i na cały rok. Natomiast no, nie da się ukryć, że jesteśmy tak uzależnieni od tego, co się dzieje na zewnątrz, że jak patrzymy, co w tej chwili się dzieje na naszej giełdzie, jak wygląda kurs złotego, który spada i do euro, i do dolara, no to widać wyraźnie, jak bardzo to, co jest na zewnątrz, wpływa na naszą gospodarkę i musimy się z tym liczyć. A ponieważ na razie nie widać jakichś konkretnych rozwiązań, jeśli chodzi o sytuację w Grecji, we Włoszech, to obawiam się, że niestety, ale te właśnie zewnętrzne negatywne czynniki będą nas bardzo źle wpływały. Na ile wynik wyborczy wpłynie na to, co będzie się działo w polskiej gospodarce? No cóż, ja myślę, że to są takie wybory, w których wyraźnie widać, że różne rzeczy się mogą zdarzyć, co nigdy nie jest dobre dla gospodarki, bo gospodarka lubi stabilność, przewidywalność. Nawet jeżeli to nie są jakieś rewelacyjne warunki, to, że można coś zaplanować i zrobić sobie biznesplan, nie przewidując jakiejś rewolucji, jest korzystne. Natomiast myślę, że różne rzeczy się mogą zdarzyć w tych wyborach i sądzę, że w tej chwili właśnie biznes tak troszkę z dystansem patrzy na swoje zamierzenia, które wymagałyby jakichś większych inwestycji. Po prostu nie bardzo wie, w którym z jednej strony ta gospodarka europejska, światowa zmierza, a z drugiej strony ta niepewność polityczna. Więc myślę, że dopóki nie ukonstytuuje się rząd i miejmy nadzieję, że to będzie rząd większościowy i w związku z tym z nadzieją na to, że będzie mógł różne rzeczy przeprowadzić, które muszą być przeprowadzone, to tak będziemy troszkę czekać, tak, na to rozstrzygnięcie. Czy ważne jest, aby pójść do tych wyborów? No mnie się wydaje, że akurat w Polsce, gdzie w kraju, w którym przez całe lata uczestniczyliśmy w farsie wyborczej, no fakt, że trzeba ludzi przekonywać, żeby szli do wyborów, no brzmi też jak farsa. A ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby ja akurat miałam jechać na konferencję zagraniczną i to w takim kraju, gdzie nie ma naszego konsulatu. I po prostu zrezygnowałam z tego, bo po prostu nie wyobrażam sobie, żeby 9 mnie tutaj nie było, więc to samo dotyczy, tak powiem, mojej całej rodziny. To jest tak absolutnie rzecz, która jest święta i nie ma takiej możliwości, żebyśmy wszyscy nie poszli do wyborów i nie głosowali. Rozumiem. Pod koniec przyszłego tygodnia odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Czy zechciałaby Pani nam powiedzieć kilka słów? Przyznam się, że wtedy, kiedy planowaliśmy to przedsięwzięcie, Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie 28-30 września, to miałam nadzieję, że będziemy właśnie mówić o tym, że już wychodzimy z kryzysu, szukamy jakichś nowych rozwiązań i że to będzie już takie bardzo pozytywne. Tymczasem no, życie jak zwykle przynosi swoje rozwiązania, nie zawsze najmilsze. No i jesteśmy jakby w samym środku tego kryzysu. Nie wiadomo, czy za chwilę następny i kiedy ten następny nastąpi, czy my już wychodzimy, czy przeciwnie, cały czas jesteśmy w tym samym. A i z tego punktu widzenia myślę, to zgromadzenie się środowisk gospodarczych i ludzi, którzy zawiadują polityką i w Polsce, i w Europie, jest bardzo ważne, bo po prostu my musimy szukać tych rozwiązań. To jest nasz obowiązek i to jest też obowiązek, żeby dzielić się tymi swoimi doświadczeniami, pokazywać, że jeżeli politycy nie zdobędą się na to, żeby pewne rzeczy w końcu ustalić i może nie tyle o nich gadać, ile wreszcie zrobić, no to cena za to jest bardzo wysoka. Cena to jest zawsze właśnie spowolnienie gospodarcze, to jest utrata miejsc pracy. Myślę, że o tym będzie głównie właśnie w Sopocie. Jak znaleźć wyjście z tego kryzysu, w którym jesteśmy? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.